Witajmy swego Pana, wdzięczni.
wdzięczności złóżmy dług. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie żółw. Kłaniajcie się królowie, nie bądźcie pocież tłum. Kto pojmie miłość Twą, nasianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie szmur. Kłaniajcie się królowie, dzisiaj Betlejem, wesoła kobina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, dziewczęta zakrętają, cuda, cuda ogłaszają. Maria Panna, Maria Panna, dzieciątko piastuje. I Józef Święty, i Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, Nazareth Boży, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, byle tak krętają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, tutaj razem z Państwem i w tej świątyni wspólnie oddać hołd i cześć narodzonemu Panu,
i razem zakolędować. Ale tytułem wstępu pozwólcie Państwo na słów parę. Otóż czym dla Polaków jest polska kolęda? I chcę Państwu przytoczyć wypowiedź kompozytora, dyrygenta, dyrektora Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, zmarłego tuż po wojnie Jana Makakiewicza. A to jest bardzo znamienna opinia o polskiej kolędzie. Oto ona właśnie, cytuję: od tych śpiewów w kościele dzwoniących zrodziło się w sercu na zawsze uwielbienie i umiłowanie kolęd. Całe ich piękno z tych dni dzieciństwa zabrałem z sobą w życie. Przez nie nauczyłem się kochać wszystko, co polskie, bo nigdy po polsku żadną modlitwą nie wymodli się Polak tak, jak w kolędach. Koniec cytatu. A na temat polskich kolęd tak kiedyś wypowiedział się Adam Mickiewicz. Nie wiem, czy jaki inny kraj może pochwalić się zbiorem podobnym do tego, jaki posiada Polska. A mówił o zbiorze tak zwanych kantyczek, które stanowią, jak to określił, pierwszy zawiązek poezji narodowej. Ot, szanowni Państwo, i cała kwintesencja wartości polskiej kolędy. A zatem kolędujmy. Na początek kolęda: gdy się Chrystus rodzi, uznana jest ona za najstarszą polską kolędę. Jej powstanie datuje się na okres baroku, a więc przełom XVI i XVII wieku. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Rodzi i nas tam przychodzi.
Tekst tej następnej kolędy, tekst pierwotny, wywodzi się z XVII wieku i przechodził duże przeobrażenia. Melodia też przechodziła pewne modyfikacje, ale chcę Państwu powiedzieć, że pewne jest tylko to, że w obecnej formie ta kolęda pojawiła się dopiero w drugiej połowie XIX stulecia. Przybierzeli do Betlejem. Kolędujmy. Przybierzeli co dłużeje pasterze, dając kości dzieciom deszczu na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swemu królu pokorze, tobie serca pobożnego. Na przełomie XVIII i XVII wieku twórczość muzyczną o tematyce kolędowej wdarł się przebojem tak zwany pierwiastek ludyczny, ludowy. I zrodziła się nowa forma, pastorałka. I zapraszamy tam teraz Państwa do zaśpiewania z nami przepięknej pastorałki. Oj, maluśki, maluśki. Oj, maluśki, 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 jak
A teraz będę mówił krótko. Triumfy Króla Niebieskiego. Skomponowana i po raz pierwszy zagrana i wyśpiewana dokładnie 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia 1818 roku w Oberdorfie koło Salzburga przez tamtejszego organistę. Cicha noc, święta noc. Yeah.
Następna kolęda z narodzenia Pana powstała najprawdopodobniej na przełomie XVIII i XIX stulecia. Z narodzenia Pana. W obrębie klasztorów żeńskich ciekawy, a wzruszający zwyczaj kołysania i tulenia figurki dzieciątka. Otaczając ruchomy grób, kołyskę, czyli tak zwane jasła, i kołysząc dzieciątko, śpiewano tkliwe kolędy kołysanki. I teraz taka jedna z nich, z tych kołysanek. Jezus Malusiewicz. Wkracza też element żywiołowego humoru. Różni Bartosze i Kuby biegnąc wygrywają na pasach. Spiesząca gromada poszturkuje się przy tym i wraca. Aniołom zaś każe czynić krzyk po niebie. Weselić się w pasterski sposób. Bracia, patrzcie jeno. Thank you.
do Ciebie. Kolęda ta, jak podają znawcy przedmiotu, była nadzwyczaj popularna w gułagach, obozach koncentracyjnych dla internowanych polskich żołnierzy. Ale zanim ta kolęda zabrzmi, ja powielam, proszę Państwa, ten komentarz, bo to jest bardzo ważne. Zanim ona zabrzmi, to chcę Państwu przytoczyć zdarzenie, które miało miejsce w obozie internowanych polskich oficerów w Rumunii. Tam powstała pieśń pod tytułem Modlitwa obozowa. O Boże, któryś jest na niebie, o podnieś sprawiedliwą dłoń. Kojarzą Państwo. Napisał ją legionista pierwszej brygady, bard, poeta i kompozytor, kapitan Adam Kowalski. Jak powiedział, odnalazł tam Boga, któremu powierzył w
właśnie słowa tej pieśni suplikacji. A suplikacja to taka katolicka pieśń błaganna. Gdy pieśń powstała, chór oficerów się zebrał, a był to czas Bożego Narodzenia właśnie. I wyśpiewali ją przepięknie na klęczkach ze łzami w oczach. Do wolnej Polski nam powrócić daj. Te powtarzające się słowa to wspólny mianownik, echo Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Tułaczy śpiew wznoszony do Najwyższego. I zaraz potem, pozostając na klęczkach, przepięknie zaśpiewali tę właśnie kolędę, która budziła ich tak wielką tęsknotę za utraconą ojczyzną. Nie było miejsca dla ciebie. Obecnych w tej świątyni znalazło się może choć trochę więcej miejsca dla narodzonej dzieciny. Może staniemy się choć troszeczkę lepsi, czego nam, sobie i wszystkim Państwu życzymy. Kłaniamy się, dziękujemy bardzo. Ja chcę bardzo serdecznie podziękować, że po tych pustkach pandemicznych, które nas mocno wyizolowały od siebie, możemy dzisiaj gościć orkiestrę będą Ochotniczej Straży Pożarnej w Gargolinie. Jestem ogromnie wdzięczny, cieszę się i raduję tym, że jest nas tak wielu, że ciągle ta straż się, orkiestra odradza, odmładza. Radość wielka. Dziękujemy Wam bardzo za to wspólne kolędowanie, bo zdaje się, że w domach coraz mniej
Dlatego przychodzimy tutaj, żeby patrzeć długo w szopkę, w żubek betlejemski i cieszyć się tym, że Bóg jest z nami, przyszedł tak prosto, ubogo, zwyczajnie, a tak zainspirował do pięknych i wielkich rzeczy. Niech dalej nas inspiruje, niech umacnia naszą wiarę i prowadzi nas przez życie. Niech nam w duszy gra tak porządnie, z przytupem, jak to było słychać. Tak sobie myślę, że jak już kościół pobudujemy, to już wiem, skąd weźmiemy na głośnienie. Już jestem ciekawy, jak w nowej przestrzeni będzie brzmiała orkiestra. To znaczy, no właśnie, jak będzie brzmiało to wszystko w nowej przestrzeni. Także macie wy zadanie, ja muszę pobudować kościół z parafianami, a wy musicie wytrwać do tego czasu. I będziemy się próbować. Także już zapraszam. I na przyszły rok, kolejne lata i do nowego kościoła, daj Boże. Dzień wszystkiego dobrego, niech Pan Bóg wam błogosławi. Grajcie i śpiewajcie małemu, ile tylko na razie. Proszę Państwa, w takim razie pozwólcie Państwo, że tak na koniec pożegnamy Państwa taką kolędą jeszcze. Hej, dzień narodzenia. Bardzo proszę. Dziękuję.